o tak, by już na zawsze bezpieczny był. Witch, czarodziejki. Skradzione serce. Znaleźć wszystko, co zostawili buntownicy. Żywność, broń, plany. Fajnar przeszedł przez sieć i wrócił. Phobos mówił o ziemi same kłamstwa. Ta, którą nazywają kapłanką, to pozostałość po dawnym imperium. Dlaczego nie została schwytana razem z resztą? Nawet buntownicy boją się jej mocy. Wysłałem 5 ludzi. Żaden nie wrócił. Więc idź sam. Apetytu jak uratowanie setki ludzi przed złym księciem. Hej, przejdę się kawałek z wami. Według Księgi Sekretów Phobos będzie chciał pozbawić Elion mocy podczas koronacji za 2 dni. Jak przeprowadzę moich ludzi przez równinę tak, żeby nas nikt nie zauważył? Może przebierzemy ich za 1000 akwizytorów? Czy chcą państwo zaprenumerować magazyn Twój zamek? Bardzo śmieszne. Elion jest w niebezpieczeństwie. I wiesz co? Mam dość tych twoich głupich żartów. Może dla odmiany mogłabyś pomóc? Cornelia! Cześć, Will. A? O, cześć wszystkim. Cześć! To my już chyba pójdziemy. Hej, Lin. Will, nie było cię w szkole. Czy coś się stało? To trochę trudno wytłumaczyć. Wiesz lub nie, ale mam teraz większe problemy niż szkoła. Czy chodzi o, no wiesz, o to, że mnie wtedy pocałowałaś? Nie! Tamto było coś, co jest zupełnie coś innego, rozumiesz? Przepraszam, zobaczymy się później, dobra? Phobos bardzo dużo płaci. Muszę znaleźć magiczny kamień dla Phobosa. Co się stało, Elion? W pokoju na górze! Straszne potwory z wielkimi zębami! Było ich mnóstwo! Straże! Na górę! Buntownicy wykorzystują lurdeny, żeby kraść nasze zboże! Lurdeny? Szybciej! Złe bestie. Przykro mi, że je widziałaś. Te drzwi miały być zamknięte. Jeśli się dowie, że pracują dla nas, stracę jej zaufanie, które jest mi teraz potrzebne. Ukażę odpowiedzialnych strażników.
Gdybym tylko mógł wprowadzić armię do zamku, mielibyśmy szansę. Musi być jakiś sposób. Jestem zbyt zmęczona, żeby myśleć. Lubisz tego gościa Mata, co? Co ten pomysł? Tak. A co? Miałem wrażenie... Że mnie lubi? Że nas śledzi. Znając moje szczęście, to pewnie Blank. To dobranoc. Hej, Matt! Dobrze, że cię widzę. Potrzebuję rady. Wiesz, w sprawie Irmy i mnie. Nie do mnie z tym. Sam próbuję rozgryźć Will. Wczoraj mnie pocałowała, a dzisiaj nie chce mnie widzieć. Rozumiesz coś z tego? Znam to uczucie. To znaczy oprócz całowania, no wiesz. Nie powinienem się poddawać. Aha, mnie kobiety lubią najbardziej, gdy się poddaję. Na razie, Martin. Jasne. Siema, nara. Chciwy ropuch. No nie wiem. Czy Blank byłby do tego zdolny? Ten podstępny szmugler to do niego podobne. Co, to nie będzie żadnych żartów? Nie powinnaś nosić go w plecaku, tylko trzymać przy sobie. Trzymałam go! Napadł mnie! Komu Blank by go sprzedał? Phobosowi. Przechodzący od lat zarabiają na życie, sprzedając to, co ukradną możnym i bogatym. Hei-Lin usłyszała brzęczenie portalu. Jest tutaj. Znaczy, popatrzcie, jest bardzo zimno i bardzo poważnie. To lodowa równina Torus Kilm. Zamek jest po drugiej stronie tej góry. Ach, nie wierzę, że ten mały szczur nas zdradził. Niech go tylko dorwę. Zimno mi... Jak go znajdziemy, skoro nie możemy latać? Będzie szedł w stronę najniższej przełęczy. Pospieszmy się. Może nie jest tak szybki, ale za to lżejszy. Co to ma do rzeczy? Rozumiem. Lepiej się rozdzielmy. Powiedz księciu, dzik ma serce Kondrakaru. Będzie czekał przy lodospadzie. Leć! Jak takie bestie mogą istnieć w tak spokojnym królestwie? Hej, nawet na pikniku zdarzają się osy, prawda? Mirando, dlaczego mieszkasz na zamku?
Co tutaj robisz? I dlaczego nie ma tu innych dziewczyn? O, czas na pytania? Przepraszam, ale... Nie szkodzi. Znam twojego brata od dawna. Zajmował się mną, gdy moi rodzice... Kiedy oni... O, przepraszam. Nie musimy o tym mówić. Chodź, zabawimy się. Dlaczego to zrobiłeś? Ufaliśmy ci. Jak mogłeś ukraść serce Kondrakaru? Musisz je natychmiast oddać. Ukraść? Blank nic nie wziął oprócz tego. Widzisz? Uch, Will cię widziała. Dzwoniła do Heilin. Wszyscy szukają ciebie w Meridianie. Nie, naprawdę. Blank nigdy. Tik. Co to? Will, czy to nie twój chłopak? Matt? No ładnie. Will? O rany. Chętnie zabrałabym cię z powrotem na ziemię i wyjaśniła. Z powrotem? Ale właśnie ścigamy małego zielonego ludzika, który nas zdradził i chce sprzedać złemu księciu coś naszego. Dziewczyny! Blank niewinny! Nie rozumiem. Nie gadaj, tylko idź. Przesmyk już niedaleko. Siebie. Zaraz pożre nas niedźwiedź, a ty chcesz się rozgrzać? Nie, Irma ma rację! Wszyscy tutaj! Skaczcie! Udowodnić, że Dick złodziej! Trzeba chronić Blanka! Wiadomość od przechodzącego Dicka. Nie interesuje mnie, co ma na sprzedaż. Powtórz. Powiedz księciu, Dick ma serce Kondrakaru. Będzie czekał przy lodospadzie. Leć! Serce? Wysłać cały pluton! Irma. Dzięki. A słowa, których szukasz, to bardzo przepraszam, pomocna Irmo. Dobra, daj mi już spokój. Jak się stąd wydostać? Tutaj jest jakaś dziura. Co właściwie chcecie odzyskać? To coś ważniejszego, niż możesz sobie wyobrazić. Blank niewinny, to Dick! Blank niewinny, to Dick! Falutu jest wystarczająco gruba. Za mną!
co jeżeli to ślepy zaułek? Doprowadzi nas do zawiecznej strony urwiska, wierzcie mi. Wiejemy. Chyba nie. Teraz już wiesz, dlaczego ostatnio nie byłam w szkole. Ach, wracajmy do domu. Przepraszam, że posądzałyśmy cię o kradzież. Mów za siebie, ja nadal nie mam dwóch piór i frotki. Szukałaś pod łóżkiem? Mamy jeszcze 2 dni, zanim Phobos pozbawi Elion jej mocy. Gotowi czy nie, armia musi zaatakować. Jesteśmy z tobą. Matt, wiem co czujesz. Mnie też trudno było się przyzwyczaić. Najważniejsze, żebyś nikomu nic nie mówił. Nawet nie wiedziałbym, co powiedzieć. Cornelio, skoro Irma ocaliła nas tym swoim pomysłem,
Może przestaniesz mówić, że nigdy nie mówi nic pożytecznego? Kornelia mówi, nie przeciągaj struny.